Zanim przejdziemy do samej gali Hell in Cell, należy sobie powiedzieć coś więcej o tym, jak WWE podeszło do podbudowy tego pay per view. A podeszło, prawda, jest taka, że najgorzej jak się da. Czy patrząc na kartę, można powiedzieć, że jest to Hell in Sell? Gdzie jest walka o tytuł Interkontynentalny? I czemu zapowiedziana jest na Smackdown? Dlaczego WWE na moment pisania tego filmu nie zapowiedziało walki Ronda kontra Natalia na pay per view? Seria odbędzie się na Smackdown? Walka o tytuły Tag Team była na tygodniówce, a nie dwa dni później na pay per view. I dlaczego tak Gala ma aż 6 walk z Raw i tylko jedną ze SmackDown? Promat tej gali mówią, że jest to jedna z najniebezpieczniejszych nocy w roku. I takie tam bzdury. A tymczasem mamy jedną walkę w samej klatce: Jedną! Tak, mamy jeszcze dwa stacie ze specjalną stypulacją, ale no, te walki spokojnie mogły być na roczy SmackDown i właśnie w tym problem. Przechodząc jednak do samej gali, to pomimo bardzo słabo wyglądającej karty, możemy dostać kilka dobrych rzeczy. Kody i Seth to raczej gwarancja dobrej walki, szczególnie że znajduje się właśnie we wspomnianej klatce. Walka o tytuł kobiet również może być bardzo dobra. Jeśli tylko WWE da paniom trochę wolności bez idiotycznego zakończenia, reszta? No cóż, przy dobrych wiatrach i reszta mogłoby być całkiem dobra. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donner's Botties Wrestling, a oto 10 rzeczy, które powinny wydarzyć się na Pay Per View Hell in a Cell 2022. A po więcej takich materiałów, zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału. Corbin pokonuje matka Mosa. Niestety trudno cokolwiek powiedzieć o jednej zapowiedzianej walce z Rosteru Smackdown. Oczywiście na moment pisania tego filmu podkreślam, ponieważ WWE raczej doda Ronda kontra Natalia, choć kto wie. Matkap został 3 tygodnie temu wypisany z WWE TV po brutalnym ataku, aby teraz powrócić w lekko zmienionym ubraniu i rozpocząć króciadę w stronę Corbina. O ile można powiedzieć, że porażki nigdy nie szkodziły Corbinowi i tutaj mogą dać kopniaka na rozpęd Matkapowi, to kogo my oszukujemy? Jesteśmy w 2022 roku. Roku I matkap prawdopodobnie jeszcze w ciągu dwóch najbliższych miesięcy będzie kompletnie zapomniany. Nie życzę mu tego oczywiście, ale prawdopodobnie będzie on jeszcze w tym roku na liście do zwolnień. Z drugiej strony mamy Corbina, który zwycięstwem na tej gali może wywalczyć sobie pozycję pod potencjalny ladder match na Money in the Bank. Jako osoba od kasy i tak dalej, Corbin idealnie wpasowałby się teraz w wątek Money in the Bank, więc jego wygrana ma tutaj po prostu najwięcej sensu. Teorii broni tytuł Stanów Zjednoczonych. Mustafa po wielkiej burzy na social mediach w sprawie swojej prośby o zwolnienie z WWE powraca do TV i wygląda na to, że tylko po to, aby wzmocnić i pociągnąć program Theoriego. Nic w tym złego moim zdaniem, jednak wydaje mi się, że sam Mustafa liczył na inną pozycję. Obecnie Theory jest promowany jako mało kto, a wiele osób twierdzi, że jest on przez Vince'a postrzegany jako przyszły John Cena. Well, do tego jeszcze wrócimy, jednak moim zdaniem spora droga przed nim. No i oczywiście, taka droga nie ma sensu, gdyby teraz miał przegrać. Mustafa nie ma wypracowanej pozycji obecnie w rosterze, a ostatnie wydarzenia raczej sugerują, że będzie on prowadził program z Ciampą. Teorii powinien po dobrej walce obronić tytuł i poniesiony emocjami ogłosić Open Challenge, na który odpowie powrót Johna Cena. No tak, kiedy WWE nie wie co robić latem, sięgają po Cine. Zrobili tak rok temu w programie z Romanem i wydaje się, że wszystko prowadzi do jego walki na Summerslam właśnie z Theorem. Cena uważa się, że w ostatniej dekadzie najlepiej sprawił się jako mistrz US, robiąc swoje Open Challenge, które wprowadziły na dobry do rosteru WWE takie osoby jak wtedy mistrz NXT Kevin Owens czy Sami Zayn. Theory non-stop powołuje się na Cine. może nie w TV, ale poza już tak. Zresztą John Cena w ostatnich wywiadach również sugeruje co, Związanego z Theorem. Jakieś przecieki też na to wskazują, więc spokojnie możemy już teraz dać powrót Siny i budować story aż do SummerSlam, które w tym roku jest dość wcześnie. Mocny fantasy Booking, wiem o tym i nie zdziwię się, jeśli coś takiego nie zrobią teraz, a dopiero na Money in the Bank. Jednak patrząc na ostatnie wydarzenia związane z Theorem, to Sina mógłby pojawić się spokojnie już podczas tego pay per view. Judgment Day wygrywa Mixed Acting Match. Na papierze skład mix 6-person tag team match wygląda naprawdę świetnie, AJ Styles, Balor, Edge, Priest, a kobiety również mamy dwie dobrze ostatnio wyglądające w ringu panie. Gdyby dać im się pokazać, spokojnie możemy dostać naprawdę fajne starcie. Jednak większość z was zapewne myśli tylko o tym, kto jako następny dołączy do stajni Edge'a i nie ma co się dziwić, ponieważ on sam tizuje to na każdym kroku. Wygrana drużyny Stylesa nic im by nie dała, a osłabiłaby z drugiej strony Edge'a i jego spółkę, patrząc na to, że to dopiero po Początek Judgment Day to raczej nie chcemy zabijać już teraz ich potencjału i wiarygodności. Przegrane pojedynki solowe nic im nie robią, jednak drużynowa to raczej odpada. Czy ktoś może dołączyć do nich, szczerze wydaje mi się, że jeszcze nie teraz. Hill Turn Balora no właśnie, jeśli nie dołączenie, to jak dwójka byłych mistrzów świata nie tylko w WWE może przegrać swoją walkę. Wydaje mi się, że dostajemy teaser przełączenia się Balora do Edge'a, jednak jeszcze nie teraz. Po potencjalnej porażce może on turnąć na AJ-u, którego będzie obwiniał za właśnie porażkę. Możemy też dostać tygodnie podbudowy pod jego dołączenie, co również sprawi, że podbudowa do walki Money in the Bank Ladder Match byłaby jeszcze ciekawsza. Choć szczerze nie pogardziłbym takim story z prawdziwego zdarzenia pomiędzy AJ'em i Balorem. Kevin Owens pokonuje Ezekiela. Czy tylko ja mam wrażenie, że WWE kompletnie nie wykorzystało potencjał tego, co zobaczyliśmy na WrestleMani? Ej, tak, Owens przegrał ze Stone Coldem, jednak czy rzeczywiście można to uznać za wielką porażkę? To był main event i prawda jest taka, że i Owens, i Stone Cold pokazali się z naprawdę świetnej strony. Więc dlaczego WWE nie wykorzystało tego i nie dało Owensowi jakiejś, powiedzmy, powiewu świeżości, a wcisnęli go w program z powracającym Alayasem? Oj, sorry, Ezekiel'em. I okej, o ile postać Izikela aż tak źle prowadzona nie jest, to Owens moim zdaniem teraz już jest. Kompletnie nie wykorzystali oni potencjału po największej ze scen, a patrząc na to, że Row nie ma nikogo w main eventie prócz Rollinsa i Cody'ego, spokojnie mogliby tam też dać Kewina niesionego falą jego walki na WrestleMania. Przegrana Ezekielowi raczej nic nie zrobi, szczególnie, że Owens czysto raczej nie wygra. Z drugiej jednak strony, Dato kopa Kevinowi przed zbliżającym się ladder meczem o walizkę, w walce o którą Owens z pewnością się znajdzie. Bobi fe grifachan ddigad match, Ech, te story powinno dawno się zakończyć, ponieważ nikogo nie interesuje i Pobisław według wielu powinien być znacznie wyżej. Omos pokonał Lashleya, Bobby kilka razy pokonał Omosa, czy naprawdę potrzebujemy kolejnych starć? Szczególnie, że teraz doskonale wiemy, jak to się rozegra, ponieważ nie na darmo w walce jest również MVP. Były pomagier Bobiego i obecny Omosa jest w tej walce tylko po to, aby zjeść Spira od Laszleja i zostać przypiętym. Raczej Bobby kolejny raz przegrać nie może, a Omosowi porażka również nie zaszkodziłaby. Oczywiście porażka po byciu przypiętym by zaszkodziła, ale nie w przypadku przypięcia MVP. Mam nadzieję, że jest to ich ostatnia walka, ponieważ po prostu nie jest to ani zabawne, ani rozrywkowe, a same walki nie stoją na dobrym poziomie. Bianca broni tytułu kobiet row. Dość zabawnym jest to, jak ten cały program został rozegrany. Mamy główne story pomiędzy Aską i Becky, a Bianca jako mistrzynie jest tak taśmą doklejona. Aska i Lynch mają fajny program wracający kilka lat wstecz, gdzie to Becky oddało tytuł Kobiet Row Asce po tym, jak ogłosiła, że jest w ciąży. Serio, wydaje mi się, że mogli to poprowadzić dobrze, jednak mamy walkę o pas. Przynajmniej tutaj mamy, nie jak w przypadku SmackDown. Tak samo jak i e story, tak samo zapewne potoczy się walka. Aska i Becky skupią się na sobie, a Bianca po prostu w odpowiedzi w jednym momencie wykorzysta okazję. Szkoda, że to się nie skupia na niej, ponieważ obecne planowanie Bel air jest mocno średnie, jednak nie ma co niestety oczekiwać wiele od WWE, jeśli chodzi o rozpisanie dywizji kobiet. Bianca raczej tytułu jeszcze stracić nie powinna, a jak wspomniałem, możemy dostać po prostu kontynuację story Aski i Lynch. Cody pokonuje Rollinsa. No i przechodzimy do main eventu i prawdopodobnie do najbardziej wyczekiwanej walki tego pay-per-view. Nie było wcale to takie trudne, jednak trzeba przyznać, że story pomiędzy tą dwójką to coś, co obecnie i ciągnie Mandy Night Raw, choć ponownie wielkiej konkurencji nie mieli. Jedyna walka, która odbędzie się w klatce Hell in SL i patrząc na ostatnie tygodnie, mam nadzieję, że tę konstrukcję jakoś wykorzystają. Ktoś spadnie z klatki? Ech, i Rollins i Rhodes są do tego zdolni, więc czemu by i nie? Trochę krwi nie zaszkodziłoby, a dałoby tej rywalizacji trochę kolorów, szczególnie że wiemy że krew pobudza walki kodiego, i o tym wiemy jeszcze z AEW. Jednak raczej każdy wie, że tutaj należy stawiać na kodiego, który raczej niedługo będzie pretendentem do tytułów Romana Reynsa. Dodatkowo, raczej nie widzę sensu w tym, aby Rollins teraz wygrał, no bo tak serio po co? Raczej nie pójdzie on na Reigns'a, kolejka jest zbyt długa, a na samej wygranej nic by nie zyskał. Cody idzie po kolejne zwycięstwo, tym samym robiąc sobie większe prawa nie tylko do samego Romka, ale również do walizki Money in the Bank. Powrót Braja Lajata. No dobra, wielki, naprawdę wielki fantasy booking i tym razem nie mój, a wasz. Na naszej grupie na Facebooku spytałem, co według was powinno się wydarzyć na tym pay-per-view i większa część wypowiedziała się za powrotem Łajata. W ostatnim odcinku VIF News mówiłem o potencjalnym powrocie, który sam Bray zatyzował na Twitterze. Jednak czy będzie to na Hell in a Cell? I raczej ważniejsze pytanie, czy będzie to WWE? Federacja nie potrafiła wykorzystać jego potencjału i wiele razy nam to udowodnili. Powróci on teraz, dostanie kilka miesięcy wolności i później co? O, ponownie obcięte skrzydła? Sam nie wiem szczerze. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na powrót Breja podczas tej gali, to śmiało piszcie. A może macie jakieś inne pomysły dotyczące rzeczy, które powinny się wydarzyć na gali WWE Hell in SL? Jeśli tak, to śmiało piszcie w komentarzach poniżej. Tymczasem chciałbym serdecznie podziękować wspierającym nasz kanał za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny buziak kieruje w stronę Just Hexu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling. dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.